Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest końcnik z naszej serii sprawdzanie mapy. Dzisiaj na celowniku mapa Carpathian Countryside z Mudhub'a. Akurat gram na wersji crossplay, także myślę, że będzie całkiem okej. Mapa jest to słowacka, z tego co mi wszystko wiadomo. Mam też tutaj przygotowany taki lekutki skrypcik, on jest bardzo długi. Ja pozwolę się przydam tylko troszeczkę na początek, żeby pokazać całą mapę, bo jest co pokazywać, naprawdę. Mimo, że to jest mapa zagraniczna, uważam, że jest bardzo zbliżona do naszych polskich klimatów, ale to za chwilę. Także cóż, na samym też wstępie przypomnę wam, że istnieje ankieta do oceny tej mapy. Ona jest w opisie, w linku w opisie, ale prosiłbym o ocenienie tej mapki dopiero po obejrzeniu tego materiału. Także na końcu też się o tym przypomnę. Jakby co, to już możecie otworzyć długą kartę tam i zobaczyć, jak inni głosowali, ankietowani. Także słuchajcie, przeczytam tłumaczony tekst tego, co jest napisane na Mudhub'ie. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki. Między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator, bo głównie w te gry się zagrywacie ostatnio, dlatego warto sobie sprawdzić najnowsze promocje, czy to w ETS-ie, czy to w Construction, bo niedługo takie season passy wychodzą. No i oczywiście Farmingu, w którym niedługo mapa zielonka. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Witam na podkarpackiej wsi. Tak to się nazywa. Fikcyjna mapa inspirowana nowoczesną, prawdziwą firmą rolniczą i jej otoczeniem z zachodniej Słowacji. No i funkcje w mapie są jakieś wypisane po sobie, czyli trzy wstępnie umieszczone farmy. Farma główna, jakaś tam na mapie, składający się z dwóch obór dla krów, jednego chlewu, jednego stania dla koni, domu wiejskiego, dużego silosu zbożowego, punktu z punktem produkcji paszy dla zwierząt, warsztatu samochodowego, dwóch krytych budynków silosów bunkrowych, chodzi chyba o jakieś takie tego typu kiszonkowe rzeczy, łącznie 6 bunkrów, liczne wiaty dla pojazdów, srata ta farma dla świń, dalej, wszystko o świniach z dwie obórki dla świni, silos zbożowy, silos na kiszonkę, warsztat samochodowy, wiata dla pojazdów, magazyn gnojowicy, szopa na bele, magazyn materiałów sypkich, wieżo. Słuchajcie, jest sens to czytać? No nie, no macie wszystko na Mudhub'ie. Słuchajcie, nie będę tutaj przedłużał, chcę wam pokazać mapę, bo jest naprawdę genialna i znajdujemy się już tutaj, w tym miejscu grywalnym. Jesteśmy po prostu w budynku firmy, mieszkalnym budynku firmy, w którym to mamy swoje kimadełko, proszę bardzo, ładne łóżeczko. I widać, mamy też pogląd na całą mapę już. Jak wam pokażę, jak wielka jest ta hawira, to nie uwierzycie normalnie, ale to za chwilę. Przypomnę, jesteśmy raczej w budynku, który... To jest chyba autor mapy. Nie wiem, możliwe, że to są chłopaki, które tę mapę zrobili. Takie zdjęcia z wakacji, pamiętniki z wakacji, jakieś tego typu. Dobra, więc słuchajcie, lecimy sobie. Jak mówię, mapa słowacka, a jednak bardzo fajnym klimatem wszystko tutaj przypomina. Spójrzcie. Pokój numer 5, my tutaj mamy oczywiście swój. Ja wam nie będę nic pokazywać, bo to jest pozamykane. Pokażę tylko to, co jest grywalne, nie? Także mamy tutaj tak wyglądające rzeczy, tu chyba nic też nic nie ma? Nie ma nic. O, też możemy sobie wyjrzeć przez okno. Schodzimy po schodach. W klatka schodowa. Ciekawe, jaki był ten schodow. Tu prosiaki jakieś maciorki i tak dalej. Co tu przechodzimy? Warsztat. Mamy warsztat. Proszę bardzo, zaraz New Holland jest na wstępie. No i całkiem nieźle to wygląda, nie? Jest to spory, spory budynek, także naprawdę to jest niesamowite. Przechodząc sobie dalej, mamy tutaj jadalnię, proszę bardzo. Mamy widły i łopatę. No i tu możemy sobie usiąść i sobie coś tam zjeść. Też spoczko. Mamy tu przejście do kuchni, ale raczej przejdziemy sobie tędy, jak się powinno normalnie przechodzić. I proszę bardzo, mamy też kuchnię w tym miejscu, także naprawdę całkiem nieźle to wygląda. I jest tutaj, widać, że przygotowują jedzenie dla tych wszystkich pracowników, a tam sobie jedzą, nie, pracownicy, także spoczko. No i w sumie tu jeszcze mamy PDA, mapki. Ja też maniar widać. Suchy dół. 34-35. Z doły drachy. Osminy, fajnie. Chmelnica. Naprawdę fajne rzeczy tutaj są, nie? No ale dobra. Wychodzimy sobie, co to jest? Witajte. Tak, trochę witajcie,
po rosyjsku takie śmiechy. No dobra, ale witamy właśnie, jeszcze raz mówię, na mapie Countryside. Właściwie Carpathian Countryside, nie? Także, no tak tutaj to wygląda. No i cóż. Mapa ogólnie bardzo duża, nie? Jak wam pokażę może PDA, to zobaczycie, co tu się dzieje. Ja już to mówiłem też jeszcze z widzami, to jak byłem na streamku, bo tam zeszliśmy trochę dalej tej mapie. Mapa ma straszny vibe Farming 19. Dlaczego? No przede wszystkim tekstury, które tutaj są. No Farming 19, jak się patrzy. No to raz. Dwa, że jest to konwert zapewne. Tak na 100% myślę, że to jest konwert. Nie widziałem tej mapy w 19, ale jestem przekonany, że to może być konwert. No i jak widzicie, no gospel jest ogromny. Nie wiem, czy to jest tak jakby sensem wszystkiego tego pokazywać. To się da wejść? Nie gadaj, że to się da wejść. Chyba się nie da wejść, no ale nic. Naprawdę ogromne gospodarstwo. No takiego PGR-ka tu można spokojnie z widzami gdzieś tam rozegrać albo coś. No zobaczcie, nie? No przeogromne to jest po prostu, jak to wygląda. Ale bardziej mnie interesuje to, co jest dalej na mapie, nie? Bo na mapie nam znajdziemy dużo fajnych rzeczy. Tu właśnie między innymi macie ten budynek, w którym byliśmy dzisiaj. Ja tak właśnie przed odcinkiem stoję i mówię, ale ładny interior, nie? Że ktoś się postarał, a potem wchodzę do środka, nie? Mówię, wow. I to też jest wzorowane z reala, nie? Także bardzo spoko to wygląda. To w ogóle też ciekawy sposób z takim po prostu pomalowaniem, nie? Nikt tu nie robi żadnych modeli, tylko po prostu pomalowane jest i tyle, nie? Także to jest fajna sprawa. Jak chodzi tutaj o maszynki, to no widzimy, że sobie kilka tam maszynek stoi na gospodarstwie, ale nie jest jakoś tego dużo. Tu mamy chyba warsztat. No jakieś silosy, tu mamy kolejne jakieś tam wiatki. No tego jest strasznie dużo, jest mega dużo tutaj w ogóle takich rzeczy. O, proszę bardzo, możemy sobie wszystko pochować się. No więc myślę, że jak najbardziej na przykład tutaj mógłbym spokojnie rozegrać jakiegoś starego PGR-a, nie? Bo mapa, znaczy starego, no takiego nowoczesnego może PGR-a bardziej, nie? Bo naprawdę jest to całkiem okej. Przechodząc do wioski, słuchajcie, wioska. Jest jedna i druga tam, nie? Teren, na mapie zacznijmy może od terenu, bo wioski to potem. No niesamowite, ja lubię górki, górki tutaj też są. Duże połocie terenu, także naprawdę to wygląda nieźle. Dziękuję Chomiec tak za subika, 9 miesiąc, bardzo mi miło, że jesteś. No i mamy tutaj oczywiście dalej wioskę, nie? Jest tu kilka modeli, zauważyłem takich chyba autorów. Właśnie nie wiem, powiedzcie mi, czy to ktoś modelował, w sensie to są modele autorów, czy autora. Bo wydaje mi się, że jak na poziom mapy, który jest bardzo, bardzo wysoki, no to jest to kilka osób, nie? Kilka osób to produkowało. Jak mam na przykład, zobaczcie tutaj, nie? No widać, Słowacja, nie? Tu jakaś flaga z gwiazdkami. To jak się chyba ktoś w głowę uderzy, to gwiazdki nad kimś latają, nie? No, są punkty skupu, bardzo dobrze zdetalowane tutaj okolica. Naprawdę wygląda to niesamowicie, więc mega szacun za taki teren i taką wioskę, nie? Tutaj po prostu jest naprawdę kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Nie, tak serio, jest dobrze, naprawdę jest okej, nie? Tu jest no świetna wioska, naprawdę rzadko kiedy takie coś się spotyka, a tu jest całkiem spoko. Mamy też właśnie jakieś boisko, tam chyba też było drugie gdzieś, więc też przejdziemy sobie. No i może przejdziemy sobie dalej w takim razie do kolejnego miejsca na mapie. No i to właśnie mamy takie trochę dół, można powiedzieć. Bardzo ładna też woda, chciałem pochwalić za wodę. Świetna, naprawdę świetna. Mostek też niczego sobie, no tutaj znalazłem chyba, nie, na innym mostku znalazłem znajdźki, bo to się tutaj troszkę jest, nie? No i idąc sobie tędy, dojdziemy sobie do kolejnej wioski, która jest też równie duża tamta, a może nawet i trochę większa. Nie, chyba podobnej wielkości są, no ale zobaczcie to, nie? Tu też mamy jakąś chyba farmę drugą. No raczej to jest druga farma. No, tak, jest druga farma. Jest nawet farma świń i jeszcze jest farma owiec. Także są tutaj trzy farmy, nie? Tu ponownie widzimy detal niesamowity, jeżeli chodzi o wioskę. Bardzo fajnie to wygląda. Jakieś zaparkowane samochody, tu jakieś wjazdy gdzieś tam do sąsiadów. Zobaczcie, że w ogóle tu już wszystko ogarnięte, nie? To nie jest tak, że mamy coś pustego, tylko tu jest naprawdę fajnie to zdetalowane. Dużo budynków się powtarza. Mi to nie przeszkadza na przykład w ogóle. Lubię jak... Znaczy, może nie tak, że lubię. Dobrze, jak są różne budynki, ale na przykład jak są powtarzalne, mi to nie przeszkadza absolutnie w ogóle, tym bardziej w statikach, więc jest ok. Tu mam jakąś farmę dla koników, chyba gdzieś tam można pojechać i sobie z konikami się pobawić. No też mamy jakąś taką dróżkę, którą możemy chyba dojechać na jakieś zapewne pole. Za chwilę to się dowiemy. Tu mamy jakiś las chyba. A, tu jesteśmy w lesie w ogóle. Czekajcie, może tak odpalę. No, tu jest las, nie? Także całkiem dobrze to też się prezentuje. Ta droga gdzieś dojedziemy sobie, czy nie bardzo? Coś tu się jedzie, jakąś stronę. O, mamy jeszcze łączkę. A łączka to chyba akurat z Elmkrika. Nie, z Elmkrika, z Erlengradu. No, no i proszę bardzo, wjeżdżamy z portem do wioski, nie?
I tu jest... A, ta farma tu już byliśmy? Nie, to jest kolejna farma. To jest ta kolejna farma chyba owiec, tak? A może nie owiec? Może czegoś innego? No nie będę już tego... może tak sobie sprawdzimy, wiecie? Bo tu mamy... GS Money. Damy sobie kaskę. I wam powiem, co to dokładnie jest. Trzy farmy tu, jak widzimy, są na starcie. I ja tu mam chyba jeszcze muszę włączyć sobie zwierzaki, tak? Oczywiście, że muszę włączyć zwierzaczki, bo tego nie miałem. Więc tu jest farma owiec, a tu jest farma świnek. O, no to jesteśmy za farmę owiec teraz, nie? Fajnie, że taka troszkę mniejsza, więc jak ktoś nie chce grać dłużej, od razu to sobie leci tu, nie? To mamy kolejno właśnie też z tymi świnkami, także super sprawa. Przejdziemy sobie dalej do biogazowni. No i na biogazie też ciekawie, bo nie jest tak równo. W sensie mi się podoba ten motyw, że jest tu lekko widać, żebyśmy mieli fajnie do sypania sobie jakąś tam łyżką, czy nawet z przyczepy wysypać, nie? Bo też się dodatkowo zdarzało, że właśnie osoby gdzieś tam korzystały, czy mapmakerzy korzystali z takiego typu jak takie właśnie po prostu schody, nie? Zrobić zamiast ramp to schody, to jest lekko wyżej. Ja z tym przed tego nie korzystałem, a to jest bardzo fajne, nie? O, to mam na przykład jakieś tutaj... Nie wiem, co to jest, rury, wygląda realistycznie, więc mi się podoba, nie? I tu jeszcze mamy jakiś taki warsztacik, do którego możemy sobie tam gdzieś coś wjechać, naprawić, nie? Także bardzo spoko. Idąc sobie dalej, tu mamy skup z pociągiem i też bardzo mega plus, na przykład 11 minut mam dopiero, to mogę jeszcze gadać. Duży plus za tą akcję tutaj, nie? Czy to jest na paralaksie? Szacunek. Patrzcie to, nie? Ludziska, na paralaksie wystarczy zrobić te zboża sypkie na przyczepach. I co się robi, nie? No zobaczcie, prosty tip, nie? Jakby to zrobić na przyczepach? Mega, mega by to było. Po prostu wszystko zrobić na paralaksie, nie? To byłoby naprawdę super. Duży skład z jakimś drewnem, tu widzimy. Czy tam jeszcze jakaś... co tu jest? Zboże? Wióry po prostu, wióry, no. Okej, okay, wióry jest pociąg jakiś jeden zacumowany, że tak powiem. Nie wiem, jak to się mówi. Zaparkowany gdzieś po prostu obok. Mamy tutaj jeszcze wapienko. Tu znowu ta piękna woda. I w ogóle teraz wam pokażę coś niesamowitego. Coś, w czym się po prostu zakochałem. No w stacji takiej, w takiej firmie właściwie, można powiedzieć, dla tirów. Pozdrawiam Mariusza. No, tiry sobie stoją, proszę bardzo, jakaś skaniula, jedna z drugą. Naprawdę wygląda bardzo realistycznie. Nie gadaj, że tam się da... No co ty mi teraz tu powiadasz? Że zrobili takie coś. No nie będę ukrywał, zaimponowali mi bardzo w tej mapie. Jak mam być szczery, widziałem tę mapę gdzieś na ModHubie i powiedziałem sobie, dobra. Wydaje mi się, że ta mapa jest taka średnia, ale nagram jakieś sprawdzanie mapy zagranicznej, żeby nie było, że tylko pokazuję polskie gnioty, to pokażę coś zagranicznego, nie? Jak ma być 4? Na razie to plan mapa chyba z tych, co sprawdzałem, nie? Naprawdę jest niesamowita. Nie... No, tak, jest niesamowita, nie? Tutaj będę się tym akurat, że tak powiem, jarał, no bo to mapa jest, no konkrecik, nie? Tu mam jakiś oborniczek, no i jest handla zwierzętami, spoko. Za to jest mega szacun, to jest ultra realistic, nie? Tutaj mamy kolejne jakieś takie, jeju, worki z 15, ja pamiętam je. Znaczy nie to, że jest jakiś minus, bo to fajny model to jest, ale naprawdę widać, że ktoś robi tę mapę i... Długo już robi mapy, nie? Jest sentymencik, widzę, ukłon w stronę starych farmingów. Naprawdę fajna sprawa. No i tu mamy chyba handlarz z maszynami rolniczymi, z tego co mi się wydaje. Dla pewności kupię sobie jakiegoś fajnego grata. Oczywiście jedyny prawilny ciągnik, jaki powstały kiedykolwiek na świecie. Będzie to Zetor. No i tu się pojawia. Okej, okay. Czyli w tym miejscu to mamy. Spoko. Bardzo, bardzo ładnie, chciałem pochwalić. Drogi no 19, nie ma co ukrywać. Jest to robione od zera, w sensie dedykowane pod mapę, ale 19, nie? Mega też szacun za... o, billboardy też fajnie. Mega szacun za zakończenie mapy. Co nie? Rzadko kiedy się spotyka takie coś, że to jest tak fajnie zrobione. No tam gdzieś te LOD widać, nie? Ale nie oszukujmy się, jest to spoko. O, coś tam słychać jeszcze jakiś ten... Aha, tam jest jeszcze wioska w ogóle, także fajnie. Tak samo to zakończenie mapy, no widzicie, że jest to zrobione w bardzo naturalny, farmingowy sposób, nie? Tu może taki troszkę vibing też farminga 15, kiedy ludzie robili takie właśnie zakończenia z drzew. Ale jak mam być szczery, jeżeli taka mapa wyszłaby od Giantsów, to powiedziałbym, że w sumie się nie dziwię, bo wygląda bardzo taka Giantsowa. Bardzo ładne też drogi, tutaj ogólnie trochę za szerokie, ale może dlatego, że podwiększa maszyny. Więc zakończenie mapy bardzo takie eleganckie, Giantsowe. Może wiecie co, ja wyłączę wam troszkę tego foga, żebyście bardziej dostrzegli
zakończenie, co nie? O, no to widzę ten sam problem co na każdych mapach, nie? Z tym renderowaniem się terenu. Więc zakończenie bardzo giantsowe, ale nie złe, tylko po prostu dobre. To wygląda bardzo dobrze. No i tu nie ma co ukrywać, jest to zrobione, no po prostu, no według mnie, no takie zakończenie jak tutaj. Ja bym dał troszkę wcześniej tutaj tą może barierkę, nie? Ale jest super, nie? Jest naprawdę... Ej, dobra, tu chłopaki widzę na patencie, oni ogarnęli ten... jest shader do zakończenia map ogólnie, nie wiem czy ktoś z was z mapmakerów korzystał jakiś z niego. Ale ja na przykład nie korzystałem, a widzę, że... tutaj jest korzystane, także szacuneczek, bo to jest rzecz, której nigdy się nie uczyłem. A czy bym się chciał nauczyć, to też nie wiem w sumie, no ale to jest bardzo ładnie, nie? W sensie... No może być takie coś, nie? Może być, mi tam przeszkadza, ja zawsze na przykład robię model po prostu z teksturami gdzieś tutaj i tyle, nie? Ale tu bardzo ładnie, bardzo, bardzo fajnie jest. Okej, tu mamy tartak, typowy tartak, widzę, że też tutaj dużo się na tym tartaku dzieje, także fajnie. Okej. Przepraszam. No i wybiło mi to z rytmu. Zakończenie naprawdę rewelacja, nie? Nie ma co mówić. Cóż jeszcze mogę tylko się przepić? Chyba do niczego. Jedyne co mogę pokazywać to jak to po prostu to wygląda. Tu byliśmy w tym miejscu, coś na środku mapy. Drogi, jeden taki lekutki mankament, nie? Że trochę za szeroki, ja mam to troszkę węższe, ale wiem, że może to są na większe maszyny po prostu. Więc ogólnie źle, malowanie dróg jest bardzo ładne. I tu jeszcze mam taką w ogóle fajną, nie wiem jak to nazwać, to jest... Takie miejsce chyba do kupienia pewnie, w którym możemy sobie... Aha, to jest całym polem. I to się kupuje chyba coś na obornik, tak? Raczej, to jest coś na obornik. Ja może sobie zakupię to, żeby sprawdzić jak to wygląda. Żadne... O, są jakieś triggerki. Manures storage spot upper. Okej, czyli to jest takie wysyp... Aha, dobra, typowe do wysypania sobie po prostu obornika. Wow, tu jest fajne wykorzystanie terenu tego, nie? Fajne. Dobra, ludziska, według mnie mapę chyba sprawdzimy już całą. W sensie tak wizualnie, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo was to nie interesuje, co jest w vlogu, co nie jest w vlogu. Większość z was ma to gdzieś, więc tego już nie ma, jak wiecie, od jakiegoś czasu. Dlatego... No ja uważam, że chyba jedna z lepszych zagranicznych map, naprawdę, mimo że to jest... Słuchajcie, powiem jedno. Niedaleko pada jabłko od błoni, nie? Jest to mapa słowacka, sąsiedzi nasi bardzo bliscy, nie ma co ukrywać, Polacy, Słowacy akurat tą mapą, Niemcy na przykład, dobre mapy robią, nie? Nie ma co mówić i to jest taka mapa, którą, pod którą spokojnie jako Europejczycy się możemy podpisać i być z niej dumni. Naprawdę to jest świetne, świetnie wykonane i mogę tylko powiedzieć jedno, że chyba wszystko sprawdziliśmy. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić ją na w ankiecie, która jest w opisie. Ja się będę z wami żegnał. Widzimy się na kolejnych sprawdzanych map. Jeżeli macie jakieś fajne mapki, kolejne do sprawdzenia, to dawajcie koniecznie znać, bo będę je tutaj brał pod uwagę. Dzięki za odcinek. Fajnie, że byliście. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, najcześć, pozdro. Na razie. I ocencie fajnie jakoś ten filmik, na przykład łapką w górę. Będzie miło dla jego. Także cześć.